Dzisiaj chciałabym poświęcić parę myśli tematowi wiedzy, tematowi rozumienia. Jest to tak szeroka kwestia, że na pewno nie omówię wszystkiego, co można byłoby omówić w tym temacie, ale chciałabym podzielić się z Wami paroma swoimi przemyśleniami i paroma kwestiami do zastanowienia. Na początek otwórzmy Księgę Nehemiasza. Księga Nehemiasza, 8 rozdział. To nie jest może główny tekst, który dzisiaj będziemy studiować, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego właściwego tła dla dalszych rozważań. Księga Nehemiasza, 8 rozdział. Przeczytam tak trochę wyrywkowo wersety. Zacznę od wiersza pierwszego i dalej. Nehemiasza, 8 rozdział. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Werset 8. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak, że zrozumiano to, co było czytane. I wersety 12-13. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Jak podobają Wam się te fragmenty? Ja, kiedy przeczytałam, pomyślałam, to nazywa się taka pełna radość ze zrozumienia. Oni wszyscy zebrali się przy Księdze Zakonu, żeby ją zrozumieć. Czytamy, że wszyscy, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, byli tam zgromadzeni. Słuchali tekst po tekście bardzo uważnie. Kiedy wreszcie przeczytali całość i zrozumieli całość, zorganizowali, wiecie, imprezę. Zorganizowali wielką uroczystość z radości, że byli w stanie zrozumieć Słowo Boże. Myślę, że tego nam potrzeba i tego nam brakuje. Nie tylko posiadania Słowa Bożego, nie tylko zaglądania do Niego, ale takiego pociągu do tego, żeby zrozumieć to Słowo, żeby mieć wiedzę, która jest tutaj zawarta. Pan Bóg przysparza nam wiary. Jeśli jesteśmy z Nim, każdego dnia mamy coraz większą wiarę. Ale nie wiem, czy zauważacie to w swoim życiu, że wraz ze wzrostem wiary wzrasta też wiedza, którą mamy. Wzrasta poznanie tego, co Pan Bóg chce nam przekazać. Wzrasta poznanie Słowa Bożego. Czasem możemy tego nie widzieć, bo pewne wersety, wiecie, do tej pory jest księga, którą rozumieliśmy, a nagle natrafiamy na werset, którego nijak nie idzie zrozumieć i gdzieś mamy pewne blokady, mamy pewne takie zahamowania w swojej drodze do zrozumienia, ale jednak nie da się zaprzeczyć temu, że nasza wiedza w miarę chodzenia z Bogiem rośnie. Pan Bóg w swoim Słowie przekazuje nam informacje, wiele informacji, takich bardzo szczegółowych. Pan Bóg chce, żebyśmy wiedzieli więcej. I dlatego Pan Bóg mówi nam na przykład, co się wydarzy. Jeszcze zanim to się dzieje, Pan Bóg pokazuje nam, co się stanie, co jest przed nami, co nas czeka. Pan Bóg bardzo szczegółowo czasem tłumaczy nam swoje decyzje. Takim małym ludziom, takim małym mróweczkom wielki Bóg tłumaczy, dlaczego coś postanowił, co z tego wyniknie. Pan Bóg tłumaczy nam swoje prawa. Jesteśmy po lekturze całej piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie nie mamy tylko wyszczególnionych pewnych przepisów, które należy stosować, ale mamy często bardzo szczegółowo powiedziane, dlaczego to jest dla nas dobre i w jaki sposób to przynosi nam po prostu korzyść. Pan Bóg chce, żebyśmy rozumieli Jego działanie. Pan Bóg chce, żebyśmy wiedzieli. Pan Bóg przedstawia nam w swoim Słowie, przedstawia nam po prostu prawdę. Prawda. Prawda to jest takie poważne słowo. Gdybyśmy mieli zdefiniować prawdę, to Darek chyba ostatnio też trochę mówił, przynajmniej coś pamiętam. Darek proponował chyba taką definicję, że prawda to jest coś zgodnego z rzeczywistością.
Ja poszłabym trochę dalej i w jaki sposób zdobywamy wiedzę na temat tego, czy coś jest zgodne z rzeczywistością. Powiedziałabym tak najprościej po ludzku, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że prawda to jest jakiś wniosek, który wyciągamy logicznie z przesłanek, z dostępnych nam naocznych danych. Jeśli coś logicznie wynika z tego, co widzimy, zazwyczaj uznajemy, że to jest zgodne z rzeczywistością, że to jest prawdą. Tylko jaki problem tu się nasuwa? Okazuje się, że Biblia to historia błędów wnioskowania. Gdybyśmy mieli sprawdzić po kolei różne historie, tam większość wniosków jest wyciągana niewłaściwie. Sama historia Izraela, tam są same niewłaściwe wnioski. Arka Przymierza na przykład. Pan Bóg daje im Arkę Przymierza. Izrael wnioskuje, że to jest talizman, którego oni mogą używać, żeby im się szczęściło. Pan Bóg daje im prawo. Izrael wnioskuje, że to są przepisy, które dadzą im życie i życie wieczne. Pan Bóg uprzedza ich, że przyjdzie Mesjasz. Izrael wyciąga wnioski zupełnie niezgodne z Bożą intencją. Więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy na podstawie jednej z historii biblijnych zastanowili się, jaki jest ten właściwy sposób wnioskowania, który rzeczywiście pozwala przyjąć tę Bożą prawdę, którą Pan Bóg chce nam objawić i tę Bożą wiedzę, którą Pan Bóg zawiera w swoim Słowie. Otwórzmy Ewangelię Jana. Tam, jeśli chodzi o wiedzę i niewiedzę, jest bardzo ciekawa historia. 9 rozdział Ewangelii Jana. Nie będziemy czytać całego 9 rozdziału, ja tylko tak napomknę, że pierwsza część mówi o uzdrowieniu człowieka ślepego od urodzenia. I właśnie o nim będziemy czytać. Natomiast będziemy czytać już o tym, co działo się po samym cudzie. Nie o cudzie uzdrowienia tego człowieka, ale o tym, co się działo później. I kiedy będziemy czytać tę historię, proszę zwróćcie uwagę, bo będziemy mieć tutaj trzy grupy osób. Każda z tych grup coś wie, deklaruje, że coś wie. Każda z tych grup deklaruje, że czegoś nie wie. Zwróćcie proszę uwagę, kto co wie i kto czego nie wie. Czytam 9 rozdział Ewangelii Jana od wersetu 19. I zapytali ich, faryzeusze, rodziców uzdrowionego, i zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? A odpowiadając, rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Dlatego rodzice jego mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Człowiek ten, to jest mowa o Chrystusie, który uzdrowił ślepego. A on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci oczy uczynił, jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając ów człowiek rzekł do nich, to rzecz dziwna, że nie wiecie. Skąd on jest? A przecież otworzył oczy moje. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego, gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Odpowiadając, rzekli do Niego, tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili Go. Mamy tutaj trzy grupy ludzi. Zaczniemy od najprostszej, przynajmniej w tym tekście, która pojawia się jako pierwsza. Grupą tą są rodzice. Co rodzice wiedzą? Czego nie wiedzą? Rodzice przyjmują postawę taką asekuracyjną. Wiedzą to, co jest faktem, czemu nie da się zaprzeczyć. Wiedzą, że ich syn nie widział, że urodził się ślepym. Wiedzą to, że teraz widzi. No, nie ma co z tym, z czym dyskutować. Natomiast jeśli chodzi o cud jego uzdrowienia,
Tutaj rodzice przyjmują postawę: nie musimy tego wiedzieć. Nie musimy wyciągać wniosków z tego, co się stało. On jest dorosły, on niech może się nad tym zastanawia. Przyjmują postawę wycofania się z dążenia do wiedzy, przynajmniej takiego publicznego dążenia do wiedzy, ze względu na strach przed odrzuceniem przez lud, przez Żydów, przez faryzeusze. Nikt nie chce pozostać poza nawiasem społeczności, nikt nie chce być gdzieś na zewnątrz. Dlatego oni mówią to, z czym wszyscy się zgodzą, bo wszyscy to wiedzą, wszyscy wiedzą, że ten człowiek był ślepy i wszyscy widzą, że widzi, ale poza tym nie chcą wyciągać żadnej prawdy, a przynajmniej nie publicznie. Drugą grupę stanowią faryzeusze. I tutaj co faryzeusze deklarują, że wiedzą? Pierwsza rzecz, faryzeusze mówią, już sobie to znajdę, wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Wiedzą o Chrystusie, że jest grzeszny. Z czego wynika ta ich wiedza? W cudzysłowie wiedza. Wiedza ta wynika z tego, że Chrystus w sabat uzdrowił człowieka. Zrobił to w taki sposób, że zmieszał błoto ze śliną, nałożył to na jego oczy. Oni interpretują to pewnie jako czynność robienia gliny, wyrabiania gliny, coś takiego. To była czynność zakazana przez interpretację prawa żydowskiego. Przez żydowską interpretację prawa, według ich interpretacji, według ich skali oceny, uznają Chrystusa za grzesznego. No i tu jaki problem z ich wyciąganiem wniosków? No problem jest taki, że oni wyciągają wnioski nie obiektywnie. Oni nie chcą szukać tego, co jest prawdą, oni wiedzą swoje. Tu nie ma poszukiwania tego, czego Bóg mógłby ich nauczyć. Tu jest pozostawanie w obszarze własnych interpretacji, własnych opinii, w obszarze tego, co już ustaliliśmy i co pozostaje dla nas pewne, pomimo tego, że to wcale pewne nie jest. Druga rzecz, którą wiedzą, wiedzą o Mojżeszu. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza. No z tym nie da się dyskutować, ale dlaczego oni to mówią? Czy oni mówią o Mojżeszu dlatego, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby coś zrozumieć? Nie, to jest argument służący tylko zdyskredytowaniu Chrystusa. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. I tu znowu, to nie jest wiedza, z której może coś wynikać. To jest kolejna blokada niepozwalająca na usłyszenie tego, co mówi Chrystus. To, że Bóg mówił do Mojżesza, w żaden sposób nie wiąże się z tym cudem, który tu się stał, z tym, co Chrystus teraz zrobił. Oni łączą to tylko po to, żeby pokazać, że Chrystusa nie trzeba słuchać. My już mamy kogo słuchać, my już mamy swoje zasady, mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje prawa, nie musimy wiedzieć nic więcej. Najciekawszą postacią tutaj, jeśli chodzi o wiedzę i niewiedzę, jest właśnie uzdrowiony. Z tych trzech grup to jest osoba, która ma najmniejszy autorytet w ogóle w tym społeczeństwie. To jest osoba niewidoma od urodzenia. Oni nie bez powodu mówią, tyś się cały w grzechach urodził. Takie osoby były traktowane jako owoc grzechu albo jako osoby, które bardzo nagrzeszyły i za to zostały ukarane przez Boga. Jako niewidomy od urodzenia miał mniejszą możliwość zdobywania wiedzy, poznawania świata. To jest człowiek, który raczej był poza społeczeństwem do tej pory. Gdzieś tam zbierał pieniądze po prostu, żeby się utrzymać. W porównaniu do innych osób, które tu się pojawiają, czyli do rodziców, którzy zawsze mają autorytet z racji tego, że są rodzicami, w dodatku jego rodzicami, w stosunku do faryzeuszy, którzy nauczają lud, to jest osoba, której zdanie nie ma większego znaczenia. Tak? To nie jest ktoś, kto jest autorytetem społecznym i jego wszyscy słuchają. A jednak okazuje się, że on tutaj mówi najrozsądniej. Kiedy faryzeusze mówią, że wiedzą, że Chrystus jest grzeszny, on zupełnie racjonalnie, wydawałoby się, mówi: nie wiem, czy jest grzeszny. Nie wiem. Nie złapałem go na niczym. Nie mógłbym czegoś takiego powiedzieć ze swojego doświadczenia. Nie mam na ten temat wiedzy. Kiedy mówią, że my wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy, człowiek mówi: to dziwne, że nie wiecie.
To rzecz dziwna, że nie wiecie. Wy, jako nauczyciele, powinniście wiedzieć najprostsze rzeczy. I tu pokazuje przykład, po prostu wzorcowy sposób rozumowania człowieka, który jest otwarty, który nie zamyka się przed wiedzą. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. To są najprostsze rzeczy, o których on mówi. To nie są jakieś skomplikowane problemy teologiczne. On po prostu mówi, o tym wszyscy wiemy, że Pan Bóg wysłuchuje ludzi, którzy są Mu posłuszni. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. To też jest żadna niespodzianka, żadna zagadka. Takie rzeczy nie dzieją się naturalnie. To nie jest tak, że teraz każdy lekarz tamtejszych czasów może zrobić coś takiego. On urodził się ślepy, przez całe życie był ślepy. To nie jest normalne, że nagle odzyskuje wzrok. To nie stało się samo z siebie. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Ten wniosek nasuwa się sam. Pytanie teraz, skoro ten człowiek, który miał przez swoje życie dużo mniejszy dostęp do wiedzy niż pozostałe dwie grupy, który nie znał tak praw żydowskich jak faryzeusze, nie miał takiego doświadczenia życiowego jak jego rodzice, co ten człowiek wiedział, czego tamci nie wiedzieli? Że jego rozumowanie, jego sposób zrozumienia, jego sposób poznawania jest słuszny, skuteczny, jest taki, jak powinien być. Pierwsza rzecz to jest to, co już powiedzieliśmy. Faryzeusze w ogóle nie szukają wiedzy ani zrozumienia. Oni wiedzą swoje, oni mają swoje prawdy. Natomiast on szuka, nawet nie tyle szuka, ale chce rozumieć, jest otwarty na zrozumienie, na wiedzę, kim jest człowiek, który go uzdrowił. Druga rzecz jest taka, że niewątpliwie żywo go to interesuje, bo to jest jego sprawa życiowa. Nie widział i widzi. To nawet jeśli kogoś to nie obchodzi z zewnątrz, to dla niego to jest naprawdę coś ważnego, coś, wiecie, zmiana życia o 180 stopni. Trzecia rzecz jest taka, może nie trzecia rzecz. Chrystus wyjaśnia, co się stało i w jaki sposób ten człowiek mógł osiągnąć wiedzę niedostępną dla tych pozostałych, doświadczonych, wykształconych ludzi z autorytetem. Czytam od wersetu 35. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę, Panie. I złożył Mu pokłon. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli Mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pan Jezus zwraca tu uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza kluczowa to jest wiara tego człowieka. Jego gotowość nie tylko do poznawania faktów, do logicznego rozumowania, do wyciągania właściwych wniosków, ale wiara. Wiara w Syna Człowieczego, wiara w Tego, który go uzdrowił. Taka wiara pozwala na otwartość i na chęć rozumienia. Nie zamykanie się w obrębie swoich prawd, swoich interpretacji, swoich pomysłów, ale szukanie zrozumienia Bożego. Druga rzecz, na jaką zwraca uwagę Chrystus, to jest właśnie to o sądzie, co mówi. Przyszedł na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Pan Jezus zupełnie zmienia pewne takie obiegowe kategorie. Zupełnie zmienia spojrzenie na niektóre rzeczy. Pan Jezus przyszedł po to, żeby pokazać Boży punkt widzenia, Boży sposób rozumienia, Boże podejście, Bożą ocenę niektórych faktów. Nie da się przyjąć tego, będąc zamkniętym w swoich opiniach, które już sobie ustaliliśmy, w jakichś swoich interpretacjach. Na Boże spojrzenie trzeba być otwartym. Pan Bóg przekazuje w swoim słowie wiedzę na różne tematy, ale wszystkie księgi biblijne mają na celu wskazanie na Niego. Dostarczenie nam wiedzy o Panu Bogu, o Bogu, który nas stworzył, o Bogu, który nas wybawił. Przeczytajmy z 1 Jana, tekst, pierwszy list Jana,
piąty rozdział i werset 20. Ten werset też zaczyna się od słowa wiemy. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Bóg po to dał nam rozum, byśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Nam czasem się wydaje, że wiecie, wiedza nie zbawia, nie musimy za bardzo się wysilać, ruszać tych szarych komórek, wystarczy, że wierzymy. Ale Pan Bóg mówi, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. To nie jest kwestia tylko rozpoznania Chrystusa, kiedy przyszedł. To jest kwestia poznawania Go każdego dnia, takiego prawdziwego Boga, jakim On jest. Nie wiem, czy słuchaliście wykładów Davida Sherika. Ja jeszcze nie wszystkie, zaczynam dopiero trochę z poślizgiem czasowym dopiero zaczynam, ale tam spodobało mi się takie jedno pytanie, które on zadał i gdzieś ono ma mi w głowie cały czas od tamtego momentu. On zapytał w pewnym momencie, czy to dobrze, że istnieje ktoś taki jak Bóg? Czy to dobrze, że jest taka istota, Bóg? Czy to dobrze? No i wszyscy, jak już tam byli chrześcijanie, wszyscy tak, dobrze. Ja miałam wątpliwość, pomyślałam sobie, to zależy. I trafiłam, bo rzeczywiście on odpowiedział, to zależy, jaki jest ten Bóg, który istnieje. To wszystko zależy od tego, jaki jest, jaki byłby ten Bóg. Jeśli to byłby Bóg, który jest mściwy, to nie wiem, czy to jest taki powód do radości, że będziemy się cieszyć, że on istnieje. Jeśli istnieje Bóg, któremu w ogóle na nas nie zależy, to nie jest żaden powód do radości, do spokoju, do oczekiwania na cokolwiek. To, czy to dobrze, że istnieje Bóg, zależy od tego, jaki jest ten Bóg, który istnieje. Dlatego Bóg dał nam rozum, żebyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Nie tylko poznali, że jest prawdziwy. To nie chodzi tylko o to, że Pan Jezus przyszedł na świat i ludzie poznali, że to jest Mesjasz, albo nie poznali. Pan Jezus pokazał nam prawdziwy obraz Boga, charakter Boga. To, jaki jest prawdziwy Bóg. Potrzebujemy tej wiedzy. I cała Biblia o tym mówi. Prawo mówi o tym, jaki jest Bóg. Daje nam wiedzę na Jego temat. Historie proroków, ich doświadczenia dają nam wiedzę na temat tego, jaki jest Bóg. Wydarzenia ostateczne, na które czekamy, to wszystko, co jest objawione w proroctwach na przyszły czas, to wszystko daje nam wiedzę na temat tego, jaki jest Bóg. Pozwala nam Go poznać. I chciałabym, żebyśmy wszyscy mogli razem z Pawłem mówić takie słowa, jak te zapisane w drugim liście do Tymoteusza. Otwórzcie proszę razem ze mną drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Paweł pisze tam o swoich cierpieniach, o pewnych prześladowaniach, jakich doznał. I zawiera w 12 wersecie takie słowa. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 werset. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wiem, komu zawierzyłem. I wiecie co, to znowu nie jest takie wskazanie, że no Pan Bóg istnieje i jakoś to będzie. Paweł wie, komu zawierzył, bo poznawał go przez całe życie. Zdobywał wiedzę na temat jego charakteru, na temat jego działania, na temat jego planu wobec siebie. Paweł wie, komu zawierzył, bo zna bardzo dobrze tę osobę. Paweł może naprawdę powiedzieć z pełnym przekonaniem, pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Bo zna Boga, po prostu zna Boga. I Biblia zawiera taką dawkę wiadomości na temat Boga, że naprawdę takie zasłanianie się, że nam wystarczy sama wiara, my nie musimy tego wszystkiego poznawać, to jest, jak Darek powiedział ostatnio, nieeleganckie. To jest nie w porządku. To jest po prostu nie na miejscu. Wyobraźcie sobie Boga, który tyle rzeczy nam przekazał na swój temat, bo chce, żebyśmy Go poznali. Pomimo tego, że mamy pewne ograniczenia, nie umiemy wnioskować, nie mamy dostępu do wszystkich przesłanek, popełniamy błędy, tak jak Izraelici w wielu miejscach, wiele rzeczy rozumiemy źle, ale Pan Bóg zawarł w swoim Słowie wszystko, co tylko pomoże nam zrozumieć Jego działanie, Jego istotę, Jego charakter. To wszystko, co pomoże nam Go poznać.
I teraz zastanówmy się, jak często i jak chętnie poznajemy Go. Ile czasu poświęcamy, żeby Go poznać. Nie żeby znaleźć jakiś argument w Biblii na temat jakiejś tam naszej zasady wiary, albo żeby komuś coś udowodnić, żeby Go poznać. Takiego Boga, jakim On jest. Ile czasu na to poświęcamy w tygodniu? No, w tygodniu różnie bywa, mamy swoje zajęcia. Ale w sabat, ile czasu w sabat na to poświęcamy, kiedy nie mamy tylu innych zajęć, tak? Ile czasu poświęcamy na tym, żeby zapoznać się z naszym Bogiem, którego wielbimy, o którym mówimy, na nabożeństwie na pewno. Ile czasu poświęcamy, żeby przyjąć tę wiedzę na Jego temat, którą On chce nam przekazać? Czy to jest taka ilość czasu, jaką powinniśmy? Czy to jest taka ilość, jaką moglibyśmy poświęcić? Ile chcemy wiedzieć o Bogu? Teraz mamy taki czas, że większość świata chrześcijańskiego obchodzi święta i bardzo lubimy tłumaczyć pochodzenie choinki w domach, bardzo lubimy tłumaczyć, że opłatek to może niekoniecznie jest pochodzi z jakichś takich chrześcijańskich zasad wiary. Lubimy rozdrabniać to wszystko, tłumaczyć. Ile wiedzy o Bogu przekazujemy w tym czasie innym? Ile wiedzy o Bogu zdobywamy w tym czasie my, tak na co dzień? Myślę, że to jest dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, co Pan Bóg jeszcze chce nam powiedzieć o sobie, czego do tej pory nie chcieliśmy słyszeć, albo nie znaleźliśmy wystarczająco dużo czasu, albo uwagi, żeby Mu poświęcić. Szukajmy wiedzy o Bogu w Biblii. Poznawajmy Go coraz lepiej, tak żebyśmy mogli powiedzieć z pełnym przekonaniem i wiecie, tak zupełnie z serca, żebyśmy mogli powiedzieć: wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Amen. Amen. Panie Boże, w Twoim świętym, sobotnim dniu chciałabym Cię prosić, żebyś otworzył nasze oczy, tak jak oczy tego ślepego. To też miało miejsce w sabat. Spraw, Panie, żebyśmy przejrzeli i żebyśmy potrafili rozumować tak jak On. Żebyśmy nie szukali jakichś pokrętnych, teologicznych ścieżek, ale przyjmowali Twoją prawdę taka, jaka ona jest. Przyjmowali, Panie Boże, Ciebie takim, jakim jesteś. Chcieli wierzyć Ci, żebyśmy widzieli to wszystko, co dla nas uczyniłeś i widzieli Twój prawdziwy, wspaniały, cudowny charakter. Otwórz, Panie, nasze oczy i spraw, byśmy chodzili z Tobą każdego dnia. Byśmy nie szukali żadnych słabych wymówek, ale daj nam, Panie, do serca pragnienie poznawania Ciebie. Pragnienie dowiadywania się o Tobie. Pragnienie bycia bliżej Ciebie każdego dnia. Proszę Cię o to w drogim imieniu Jezusa. Amen.